Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka naszej serii Zagrajmy w Brothers A Tale of Two Sons Remake. Pierwotna wersja tej gry ukazała się w 2013 roku i chyba dość nieoczekiwanie jakiś czas temu zapowiedziano odnowioną edycję tej zręcznościówki z elementami przygodowymi, tak chyba można ogólnie określić ten tytuł. No i w końcu właśnie teraz w 2024 roku doczekaliśmy się pełnoprawnego remake'u tej naprawdę niezwykłej produkcji. Powiem Wam szczerze, że w poprzednich latach niejednokrotnie myślałem o tym, żeby ten tytuł Wam pokazać, ale jakoś nigdy nie było mi to dane, chociaż sam prywatnie w niego grałem. No i teraz stwierdziłem, że premiera remake'u jest idealną okazją, żeby zaprezentować Wam tę produkcję, bo jeśli ktoś jej nie zna, to myślę, że właśnie zdecydowanie warto ze względu na to, jak została tutaj opowiedziana historia. Nie jest to gra zbyt długa, bo jej przejście zajmuje z reguły około 2 do 3 godzin. Zobaczymy, jak będzie tutaj w tym przypadku. No ja myślę, że całkiem nieźle pamiętam ten tytuł, więc zobaczymy oczywiście, jakie zmiany wprowadzono w remake'u. Raczej one będą się odnosić głównie do samej oprawy graficznej, a mechanicznie będzie to wyglądało tak samo jak w oryginale. No i właśnie ta mechanika jest też tutaj dość wyjątkowa. Mianowicie wcielamy się w tytułowych braci, którzy muszą szukać lekarstwa dla swojego chorego ojca. I co ciekawe, kiedy będziemy kierować tymi braćmi, no to każdym z nich sterujemy osobną gałką analogową na padzie. To znaczy, wygląda to w ten sposób, że o ile w większości gier zawsze sterujemy postacią lewą gałką analogową, a prawą na przykład ruszamy kamerą, tak tutaj właśnie lewa gałka analogowa odpowiada bodajże za starszego brata, a prawa gałka za tego młodszego brata. Każdy z nich ma troszkę inne umiejętności, które będzie trzeba ze sobą łączyć i współpracować jednocześnie, wykorzystywać te aspekty współpracy między braćmi. Zresztą wszystko zobaczycie, jak to wygląda. Sterowanie, chociaż początkowo może się wydawać dość skomplikowane, no to w rzeczywistości jest bardzo intuicyjne. Tutaj zresztą widzicie, jak to wygląda. Pad tak naprawdę przedzielony na dwie części. Pod L2 mamy też interakcję starszego brata, a pod R2 interakcję młodszego brata. No i jeszcze L1 i R1 odpowiada za obracanie kamery, bo ogólnie akcję będziemy obserwować z góry albo z rzutu izometrycznego, jak kto woli. I co ciekawe, niech Was nie zrazi tutaj ta angielska wersja językowa, bo tak naprawdę w grze nie mamy pełnoprawnych dialogów, to znaczy bohaterowie posługują się jakimś nieznanym językiem, ale historia jest opowiedziana w ten sposób, że właściwie za sprawą samych gestów możemy wszystko wyczytać. Tak więc przejdźmy do samej rozgrywki. Można całość przejść zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i w kooperacji, aczkolwiek myślę, że ten tryb dla jednego gracza jest właśnie o tyle wyjątkowy, że dwoma postaciami kierujemy jednocześnie za pomocą jednego pada. To, co od pierwszych chwil urzeka, to też na pewno muzyka, która będzie nadawała niezwykłego klimatu i nastroju tej historii. Thank you.
Od razu więc dostaliśmy dość tragiczną retrospekcję, w której zobaczyliśmy, że młodszy brat był świadkiem śmierci swojej mamy, która utonęła w trakcie sztormu. Pewne elementy fantastyczne też tu będą obecne. Nai! Nai! Ta! A ta Nai! A ta! No i jest starszy brat wraz z ojcem, który zdecydowanie nie czuje się dobrze. Mogliście też już usłyszeć, jak brzmi ten wymyślony na potrzeby tej gry język. Możemy się tylko domyślać, co konkretnie mówią, ale tak jak wspominałem wcześniej, za sprawą samych gestów możemy się domyśleć, o czym mniej więcej rozmawiają postacie, czego potrzebują i tak dalej. No i mamy prosty samouczek L2. Przytrzymujemy, żeby starszy brat chwycił za wózek i R2, żeby tak samo chwycił też młodszy brat. No i teraz właśnie jednocześnie lewą gałką i prawą gałką analogową na padzie muszę manewrować w taki sposób, żeby ten wózek z cierpiącym, chorowitym ojcem przeprowadzić się do widocznego wcześniej domu, gdzie ewidentnie mamy teraz zmierzać. To na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Raz, że historia, która w tej grze jest opowiedziana, no też duży nacisk tutaj jest właśnie postawiony na to przemijanie. Przecież no jedna sprawa, że tata naszych bohaterów jest chory i będziemy szukać dla niego lekarstwa, no ale druga sprawa, że rodzeństwo już wcześniej straciło mamę. Ta ich historia jest na swój sposób tragiczna i kibicujemy im, żeby udało się uratować ojca. Będziemy przechodzić tę grę na 100%, to znaczy będę chciał zaliczyć również wszystkie osiągnięcia, których nie ma tutaj zbyt wiele. Pierwsze trofeum polega na tym, żeby chwilę odejść w tym miejscu od razu na starcie przygody i po prostu zrobić sobie przerwę. Może dziwnie to wygląda z perspektywy tego, że tata naszych bohaterów nie czuje się najlepiej. No ale pokażę wam na przestrzeni tej serii, jak zdobyć wszystkie osiągnięcia, więc możecie też tę serię traktować trochę jak poradnik swego rodzaju. Remake dodał tak naprawdę dwa trofea, które zdobędziemy jeszcze w tym odcinku. Bo zdążyłem się zorientować, że w pierwszym rozdziale te osiągnięcia musimy zdobyć. I teraz ciekawostka. To, o czym mówiłem wcześniej, że pewne zdolności naszych bohaterów się różnią. Mamy tutaj coś takiego. Mechanizm, którego nasz młodszy braciszek za bardzo nie skorzysta, bo po prostu nie jest tak silny jak starszy brat, więc to on musi tutaj podejść i wtedy właśnie uruchomić ten cały mechanizm, by móc się dostać na drugą stronę. I taka właśnie ciągła współpraca będzie tutaj wymagana. Dobra, 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 tylko czekajcie, bo chciałem tutaj to złapać z tej strony. Czasem jak wybieramy interakcję jako starszy brat, no to on zdaje się, że wskazuje, w którą stronę mamy się udać. I teraz tak, żeby dostać się na górę, tam mamy kolejny mechanizm, no i będziemy potrzebowali przedostać się tu. W tym celu starszy brat podsadzi tego młodszego i wejdziemy na górę. Lubię takie właśnie motywy współpracy w grach, no a tutaj na każdym kroku jest to widoczne. I mówię, bardzo szybko można się przyzwyczaić do tego nietypowego sterowania, że każda gałka analogowa na padzie odpowiada za innego brata. Jednocześnie teraz kręcimy, żeby
przetransportować tutaj ojca. No i ruszamy dalej. Najpierw ustawmy się jako starszy brat. Chwyćmy to. I teraz młodszy. Jesteśmy już blisko tego domu, do którego mieliśmy się przecież udać. Hej! Mafi, Sadi, Aba, ja? Fida, Ware. Lia. Ada. Tai. Haru, Saiki. Wela, Tarida. Amarahi, Fikabu. Ladafi, Taleb. Omaru, Kolosabe, Kiti. Ontolade, Miyaki, Abadi. Naya, Taliro. Akihoi. Yada, tia. Mari. Ro, mai. Ta, ya, shuma biaba. No i mimo, że nie wiemy dokładnie, co mówią postacie, to musicie przyznać, że na podstawie samych gestów można się rzeczywiście wszystkiego domyśleć. Nasi bracia wyruszą zatem teraz na poszukiwania lekarstwa, o którym mówiłem wcześniej. Dostaliśmy jakąś mapę, która pokazuje, gdzie mamy się udać. Mapa dość mało szczegółowa, trzeba przyznać, no ale musimy sobie z nią radzić. Oda, when hadi? Na. Próbujemy pytać o drogę, ale ten gość najwyraźniej nie chce współpracować. Adina! Ewidentnie tędy zatem nie przejdziemy. Warto często sprawdzić interakcje obu braci, bo często, przynajmniej w małej części, się te interakcje troszkę od siebie różnią. Na Mafi, Isada! Iada? Na Mafi, Padi na! Tabi, Jana, Pisajen, Nai, Mata, a? Falila? Aha. Ten ich język zawsze mi przypomina język Simsów dosłownie. No i tutaj już można było wyczytać, że młodszy brat boi się wody, ale starszy go uspokoił i powiedział, że przeprowadzi go przez tę rzekę, więc jako młodszy brat chwytamy się starszego braciszka. No i teraz ruszamy. No bo cóż, przez most nie przejdziemy, ale znajdziemy sobie rzeczywiście inną drogę. Musimy sobie jakoś radzić i tak właśnie nasi bracia współpracując będą starali się za wszelką cenę dostać do miejsca, gdzie ma się znajdować ten, chciałem powiedzieć skarb, ale oczywiście lekarstwo. Lekarstwo na tyle ważne dla naszych bohaterów, że można to nazwać prawdziwym skarbem dla nich. I patrzcie, ten gość... Nie dość, że nas nie chce wpuścić, to jeszcze kurczę śmieje się z tego, że zamknął przed nami bramę. Ale my cały czas szukamy zawsze innych sposobów. Więc spinamy się tutaj bez najmniejszych problemów i szukamy dalszej drogi. Nie martwimy się o przeszkody. Teraz tylko istotne jest, żeby się tutaj złapać. No i najlepiej chyba nie puszczać przycisku interakcji. Może niech starszy brat ruszy przodem. Na pewno pod kątem graficznym widać, że zmieniło się to. Aczkolwiek mam też takie poczucie, że pierwowzór nawet dzisiaj prezentuje się całkiem spoko. Po prostu tam mamy bardziej kreskówkową oprawę graficzną niż tutaj. No i tutaj jeszcze wyjaśnienie, że L1 i R1 odpowiada za obracanie kamerą po prostu. Mamy tutaj jakiegoś śpioszka. Możemy też usiąść.
Czasem są takie momenty, że możemy usiąść na ławce i się po prostu rozejrzeć po okolicy. I w tych sytuacjach, kiedy będą jakieś interakcje dostępne, no będę starał się z nich korzystać i je po prostu sprawdzać. Teraz tylko tak, zejdziemy tutaj, tak? Czy nie za bardzo? Jeszcze zerknę, może czy jesteśmy w stanie tutaj gdzieś się... A, no właśnie, na górę. Bo tam zdecydowanie nie przejdziemy. Teraz, żeby się nie pomylić, bo właśnie cały czas muszę pamiętać o tym, która gałka analogowa odpowiada za którego brata. Lewa za starszego, prawa za młodszego. I jednocześnie chwytamy się. Istotne jest to, że właśnie mamy tutaj tylko kilka przycisków, o jakie musimy się martwić. Czyli właśnie te przyciski interakcji, przyciski sterujące kamerą, no i gałki analogowe, żeby przemieszczać się dalej. Ruszajmy zatem. Tamten koleś w ogóle ciągle się przemieszcza. Próbuje chyba ciągle nam przeszkodzić. A nawet na pewno próbuje nam przeszkodzić. No zdecydowanie niczego tutaj nie wskuramy w ten sposób. I patrzcie, te inne reakcje. Starszy brat tak bardziej na spokojnie po prostu starał się zapukać, że może jednak ten gość nas przepuści, a młodszy brat po prostu się niecierpliwi, denerwuje się. A, starszy brat nie przejdzie, musimy młodszego tutaj wysłać, żeby zadziałał. I uwaga. Wypuszczamy pieska, który wcale nie jest jakiś groźny, ale najwyraźniej gość, który nie chciał nas tutaj wpuścić. I tak się boi nawet najmniej groźnego psa, więc to jest nam jak najbardziej na rękę, bo teraz możemy przedostać się od razu dalej. No i ruszajmy. Patrzcie, jak się kurczę boi go. Rozejrzyjmy się jeszcze może z tej strony, chociaż tutaj chyba niczego ciekawego nie znajdziemy. Zdecydowanie tego nie otworzymy. Tutaj na przykład nie przejdziemy. Dobra, lećmy dalej zatem. No, mimo wszystko czasem jeszcze jest taki moment, kiedy muszę się chwilkę zastanowić, jak operować tymi gałkami analogowymi na padzie, żeby poprawnie sterować naszymi bohaterami. Nieraz są takie zupełnie opcjonalne interakcje, tak jak tutaj. Coś, czego nie musimy absolutnie robić. Ale fajna sprawa, sprawdzać te rzeczy. Tak jak tutaj pobawić się z tym kotkiem. Możemy zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy młodszego brata. O, on na przykład wziął go w ten sposób na ręce. Takie drobne szczegóły. Może nic szczególnie istotnego, ale mimo wszystko fajnie to wszystko obserwować. I teraz istotna sprawa. Tędy zdecydowanie nie przejdziemy, prawda? Więc musimy poszukać innej drogi. Ja już wiem, co tutaj powinniśmy zrobić. I to też jest swoją drogą ciekawa rzecz. Mamy gościa, który jest w stanie opuścić ten most. I na początek, jako starszy brat, możemy spróbować go nakłonić. Ale niespecjalnie reaguje. I teraz do gry wkracza młodszy brat, który jest bardziej bezpośredni. Absolutnie genialna rzecz. No i co? Możesz to odblokować, czy nie za bardzo? Czy jeszcze musimy go poprosić? Teraz spróbujemy starszym. No i mamy drogę otwartą. Niby prosta rzecz, a jakże cieszy. Od razu ruszamy w dalszą drogę zatem. No i zdaje się, że tutaj kończy się prolog tej przygody.
Rozpoczynamy zatem rozdział pierwszy, gdzie czekają na nas kolejne aktywności, w tym m.in. nowa w tym remake'u, to znaczy nie tyle nowa aktywność sama w sobie, ale mamy za jej wykonanie osobne trofeum. Możemy odebrać od tej dziewczynki tę piłkę i wrzucić ją do kosza. Tylko teraz jak to zrobić, żeby trafić idealnie? Chyba muszę troszkę bliżej podejść, wtedy się powinno udać. O, też nie za bardzo. Muszę to jeszcze chyba wyczuć odpowiednio, bo na razie nie mam pojęcia, albo właśnie wręcz przeciwnie, powinienem dalej się ustawić. Udało się. I to jest nowe trofeum w tym remake'u. Drobnostka, ale zawsze. Teraz zabieramy znowu piłkę. I zrobimy to, co można było też zrobić w pierwotnej wersji. Osobne trofeum jest za to, żeby wrzucić tę piłkę po prostu do studni. Obróćmy jeszcze trochę kamerę. Zauważyłem, że ta kamera ma czasem problem, żeby poprawnie ukazać sytuację. Naprawdę nie trafiłem, kurczę. Jeszcze raz. No i pięknie. Studnia życzeń, tak się nazywa trofeum. Staruszka wskazała nam drogę, gdzie powinniśmy się udać. Od razu możemy zobaczyć, co na to młodszy brat, co on tutaj zrobi. No proszę bardzo, jak uroczo. Pamiętam, że właśnie grając w oryginał dużo radości mi sprawiało to, żeby po prostu sprawdzać te różne poboczne, opcjonalne interakcje. Diana? Tutaj możemy pomóc przy sprzątaniu. A jestem ciekaw, jak to wygląda, kiedy podejdziemy jako młodszy brat. Oczywiście jemu bardziej zabawa w głowie, a jak żeby inaczej? W tej sytuacji można by tylko ewentualnie pomyśleć, że no... Ciekawe, czy jest zasadne w ten sposób podchodzenie do różnych opcjonalnych interakcji, kiedy tak naprawdę pewnie naszym bohaterom zależy na czasie, żeby jak najszybciej znaleźć lekarstwo, ale no z drugiej strony oczywiście staram się wam takie poboczne aktywności też pokazywać, co tutaj możemy faktycznie zrobić. Dziewczynka chyba płacze, że wrzuciliśmy tę piłkę do studni. No dobra, ruszamy w takim razie. Już teraz nic nie poradzimy na to, dziewczynko. Przykro mi bardzo. Lecimy dalej zatem. Trochę pod kątem technicznym jestem zawiedziony tym remake'iem, bo widzę, że nawet przy trybie wydajności ta gra nie trzyma 60 klatek na PlayStation 5. Zaskakujące, naprawdę. Ona, a? Wiadomo, że ta płynność w tego typu grze nie jest jakoś bardzo wymagana, ale mimo wszystko chciałoby się... Okej. Ten mu sprzedał klapsa. Chciałoby się, żeby to właśnie na wyższym poziomie było jednak przygotowane. Ale mówię, największą jednak frajdę tutaj czerpie się z tej atmosfery tego tytułu. Muzyka, jaka nam przygrywa, naprawdę... nadaje temu niesamowitego klimatu. Skoro jako starszy brat możemy zagrać, to już się boję, co zrobi ten młodszy. Możemy sprawdzić. O dziwo też. Myślałem, że coś tutaj spsoci, ale nie tym razem. A dobrze. Tędy chyba nie przejdziemy, prawda? Nie ma co nawet próbować. Nawet chyba byśmy nie mogli tam wkroczyć, coś mi się wydaje. No ale nie będę próbował. Zastanawiam się, czy właśnie z tą kamerą były takie problemy w pierwotnej wersji. Teraz oczywiście trudno mi to sobie przypomnieć, ale... ewidentnie czasem można się troszkę zagubić przy tym, kiedy dwoma gałkami jednocześnie na padzie sterujemy. A wydaje mi się, że jednak można było przejść tędy. Dobra, nieważne.
dwoma bohaterami jednocześnie sterujemy, a tutaj kamera ciągle zmienia położenie. Oda, when had it? Ten pan chyba nam nie pomoże w tym stanie. O nie, nie wierzę. Oczywiście, że on musiał spróbować. To się nie mogło skończyć dobrze. Przechodzimy w każdym razie od razu dalej. Ładne są tutaj widoczki, kurczę, to trzeba przyznać. A, pamiętam ten moment. Niestety musimy przejść, a ten pies ewidentnie chce nas, kurczę, dopaść, więc będziemy musieli współpracować, żeby przejść dalej. Lecimy. Uwaga, uwaga, uwaga. Wow! O kurczę, o kurczę! No dobra, tego nie przewidziałem. Oczywiście w sytuacji, kiedy nam coś nie wyjdzie, to nic strasznego się nie dzieje, bo rozpoczynamy od punktu kontrolnego, ale nie przewidziałem tego, że tutaj możemy zwolnić, kurczę. Dobra, spróbujemy inaczej. O, właśnie, w ten sposób. I teraz tak, kurczę. Mogę zagwizdać jako starszy brat i pobiec dalej tym młodszym. No i tak będziemy musieli starać się robić tutaj, na bieżąco. Kamera się oddala, więc nie ma problemu, żeby jeszcze współpracować. I lecimy szybko. Oż kurczę, nie mogę za bardzo się tak oddalić. Niedobrze. No cóż. Próbujemy teraz jako starszy. Masakra, jak było blisko, naprawdę. Dobra, odwracamy uwagę. Albo dobra, zróbmy jeszcze inaczej. Jednak odwrócimy uwagę jako starszy, a młodszym przejdziemy przodem. Omijając przeszkody, oczywiście. Dobra, teraz starszym szybko tutaj. No i będzie okej. Gdzie teraz? Tutaj? Już sam nie wiem. Najpierw tędy przejdę, żeby nie było problemu. Podejdź tu jeszcze bliżej. I teraz. Jazda, 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 jazda. Okej. Muszę obrócić kamerę, żeby zobaczyć, jak tutaj wygląda dalej sytuacja. A tu już jest wyjście, dobra. Czyli teraz tak. Młodszy brat. Ruszaj. Okej. No i teraz szybko starszym jeszcze przebiec. Ale czy to się uda? Czy to się uda zrobić wystarczająco szybko? Trochę się obawiam tego, szczerze mówiąc. O kurczę. Chodź tutaj, chodź tutaj. Dobra, no muszę spróbować. Nie ma innej rady. O, w mordę. Nie wiem, czy zdążę. W ostatniej chwili. No i idealnie. Uff, no naprawdę, kurczę, nie było łatwo, ale dało radę jak najbardziej. No i co, mamy punkt kontrolny, więc w tym miejscu się z wami pożegnam i w następnym odcinku będziemy od tego punktu kontynuować. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta krótka seria, która nie zajmie więcej, pewnie niż 5-6 odcinków, podejrzewam. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądać, ale naprawdę jest to urokliwa przygoda, która myślę, że dostarczy nam bardzo fajnych wrażeń. Czasem myślę, że warto zabrać się również za taki mniejszy tytuł. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, podzielcie się swoimi pierwszymi wrażeniami w komentarzach i napiszcie, czy graliście w pierwowzór, albo czy macie zamiar zagrać w remake, który jest dostępny na PC-tach PlayStation 5 oraz Xboxie Series X i S. Z mojej strony to tyle, do usłyszenia.